Dzień dobry, moi drodzy. To jestem ja, Bartosz Pawlik. Naszły mi takie przemyślenia, że coś się kończy, coś się zaczyna, bo tak właśnie jakoś wywnioskowałem sobie, że wszystko, co ma początek, musi mieć jakiś koniec. I człowiek często w momencie, gdy ten koniec się zbliża, czuje, ma takie przemyślenia, że z jednej strony jest zmęczony tym wyczekiwaniem końca, a z drugiej strony jednak cieszę się, że widzi efekty tego. I dostrzegłem w tym pewną alegorię, mianowicie alegorię do polskich wesel. Dlatego w dzisiejszej konfrontacji barszcz czerwony Amino z majerankiem. Ponieważ zawsze pod koniec wesela, przynajmniej w moich regionach, zawsze po jakiejś drugiej, trzeciej w nocy serwowany jest właśnie taki barszcz czerwony. Wyobraźcie sobie, że jest wesele, osiągnęliście tam sukces i tak dalej, czujecie, że wesele dobiega, widzisz, że wesele zaczyna powoli dobiegać końca, a tu nagle kapela mówi: moi drodzy, kolejne gorące danie. I gorące danie, to się okazuje, że to jest pierdolony barszcz czerwony, nie? Z krokietami pewnie jakimiś tam jeszcze. Natomiast skąd ta wypowiedź i skąd taki tytuł tego tytułu konfrontacji? No, jest to konfrontacja specjal, mianowicie specjal pod tytułem Ostatni odcinek Zup Konfrontacji, nagrywany w tym mieszkaniu. Haha, żebyście nie myśleli sobie, że jest to ostatnie Zup Konfrontacji, tak overall. Trochę przybejtowałem tytułem. Zresztą nie przybejtowałem, bo to jest sama prawda. Jest to ostatnia Zup Konfrontacja w tym mieszkaniu, na tym tle, w tym lokum. Mianowicie od września. Od września wracam na moją lokalizację w domu rodzinnym. W związku z czym tam będą nagrywane kolejne Zup Konfrontacje. I z racji tego, że przyjeżdżam tam i tam będzie, tak powiem, mój hub, no to chciałbym zadeklarować, podjąć taką deklarację i trzymać się jej raczej. Planuję jedną lub konfrontację w tygodniu wrzucać. Przepraszam, że ten odcinek nie jest taki naśmieszkowy jak zawsze wszystkie, ale z racji tego, że jesteśmy po prostu w ostatnim etapie przeprowadzki i mamy dużo stofu, zupek jeszcze, zup konfrontacji też mam bardzo dużo, to żeby chociaż jednej się pozbyć, to mówię, nagram barszcz czerwony. Zatem sam ten wstęp miał długość taką, jaką zwykle mają całe zup konfrontacje, ale wiecie, jak to jest. Specjale chyba muszą być takie długie, nie? Jak ktoś ma jakiś coś tam specjal, to mam parę pomysłów, poopowiadam sobie teraz, bo czemu by nie. Oczywiście dokonamy test smaku zup konfrontacji. Zupki, barszcz czerwony z majerankiem Amino. Kuchnia polska. Dmuchniemy sobie. Chyba za dużo wody nadałem. Albo ma tak mało smaku, albo przesadziłem z wodą. Aczkolwiek w przepisie jest 400 ml, a ta miska nie wydaje mi się, że miała pół litra. Zrobię sobie jeszcze raz. Czuć po smaku, że jest to barszcz czerwony, nie? Wiecie, co chodzi. Tu nie chodzi, to nie jest jakby konfrontacja taka pełnoprawna, dlatego ona nie będzie miała numeracji zwykłego zup konfrontacji, jedynie to będzie to zup konfrontacja specjal. Nie wiem nawet, który teraz byłby to numer zup konfrontacji, bo nagrywam je tak dość spontanicznie. Natomiast to będzie zup konfrontacja specjal numer 1, zup konfrontacja przeprowadzkowa. To będzie właśnie ona. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Mianowicie mogę powiedzieć, że tak jak powiedziałem chwilę temu, postaram się wrzucać na zup konfrontację tygodniowo. Następnie to do specjali zup konfrontacyjnych, to wiadomo, będzie zup konfrontacja w nowej lokalizacji. Spójrzcie w ogóle, jak ślicznie się odbija sufit. Będzie widać moją rękę. O, widać moją rękę. Dzień dobry, odbijam się. Spójrzcie, odbijam się w barszczu, w którym odbija się lustro, które jest przede mną, w którym odbija się sufit. Na szczęście nie odbijam się ja z gołą klatą w łyżce, ale pewnie ktoś będzie teraz przyglądał całe nagranie, czy ja tam nie ma. Zatem zup konfrontacje specjale, to jest planowane. Na pewno będę planował, na pewno będę chciał realizować zup konfrontacje specjalne na wyjazdach. Z racji tego, że nie jestem jakiś tam giga podróżnikiem, to będą zup konfrontacje jakieś takie krajowe, tak? Ale powiedzmy, że jeśli jest zupka chińska, nasza zupka chińska, zupka, dajmy na to jakaś wodzionka, powiedzmy, no to pojadę sobie na Śląsk i na Śląsku sobie nagram taką zupkę właśnie śląską. Tak. Na pewno jest zupka kwaśnica i na pewno będę chciał dokonać nagrania z konfrontacji zupki kwaśnicy w górach.
No co, pojedzmy sobie jeszcze ten barszczyk czerwony. Zawsze daję w tytułach odcinku, że jest to ASMR, więc posiorknę trochę, przecież po to ludzie to oglądacie, tak? Nie po to, żebym opowiadał o planach na konfrontację czy coś tam. W każdym razie, tak jak mówię, przeprowadzka dobiega już końca. To niedługo wjedziemy na nowy lokum. 2 września, jeśli dobrze mówię. Nie, pierwszy jest czwartek, drugi to jest piątek. No tak, 2 września prawdopodobnie będzie audycja z czym. Zobaczymy, jak z rozpakowaniem się z rzeczy się odrobimy. Pochucham sobie. Jest to barszczyk. Zjem go ze smakiem, myślę. No i co, moi drodzy, mamy już prawie 6 minut. Zupka jest dobra, no jak barszcz czerwony. To jest właśnie barszcz czerwony takiej kategorii jak na weselu, kiedy już jest ta godzina 2-3, na fortunie jest 10-22, ale jutro mam do pracy na 6 albo na 7, zależy na którą pojadę. Bo jutro mam ostatni dzień w pracy tak samo. Więc ten barszcz to jest takie właśnie nawiązanie i do zakończenia wesela, i do zakończenia mieszkania tutaj, i do zakończenia pracy w województwie mazowieckim i powrót na wschodni Śląsk, rzec by można. No i co? Dziękuję bardzo serdecznie, którzy oglądają tę konfrontację. W sumie mogłoby to być jakaś muzyczka w tle, ale nie mam już żadnego sprzętu, już żeśmy sprzęty powywozili stąd, a po prostu myślę, że takie gadanie też będzie spoko. Czasami pogadać w takich specjalach. Także trzymajcie się, moi drodzy, i zapraszam was do kolejnych konfrontacji. Pewnie wpadnie jakaś ankieta, w który dzień tygodnia. Dobrze by było, żeby konfrontacje wpadały, bo dobrze byłoby jednak dla widza, jak to się mówi, robić rzeczy, a nie tylko dla siebie. Trzymajcie się. Elo.